Hej dziewczyny, dzisiaj pokażę Wam makijaż do stylizacji Edyty. Jestem w nim już przebrana. Okej, jestem już malowana, mam podkład, mam róż, mam brwi, nie mam pomalowanych jeszcze oczu i ust. Więc zacznę od poprawiania tego wszystkiego, co zostało mi na twarzy, czyli podkładu i bronzera. Tu jest taki żółty odcień. I nim bliżej tutaj linii rzęs sobie robię. I tutaj sobie nakładam ten jasno-różowy pomiędzy tym a tym. I to też jest Inglot. To jest odcień powiek trzykolorowy 118R. Tym za to złotym w kąciku oka. Sobie to będę rozświetlić. Teraz będę nakładać tutaj taki odcień, w odcieniu takiego różu, trochę beżu, takiego beżo-różowego cienia, który jest matowy. I nakładam go tutaj na zdjęciu. Wielki. I z drugiej strony to samo robię. Ostatnio za to myśleliśmy na temat metamorfoz w naszym programie, w naszym blogu. I jesteśmy ciekawe waszych opinii, czy chciałbyś zobaczyć na przykład jakąś obcą zupełnie dziewczynę, którą załóżmy robimy jej metamorfozę. I dziewczyny, powiedzcie nam, podpowiedzcie, czy jest to fajny pomysł. Tutaj mam też taki kolor, to jest ogólnie róż do policzków, ale ja go użyję troszeczkę na oko też. W kąciku. I z drugiej strony też w kąciku. I biorę sobie ten jeszcze raz jasny, też kolorowy. Na środek powieki. Tak sobie wklepuję. Troszkę szarego, matowego cienia. To jest cień też Inglot 348. I teraz biorę jasny cień. Jasny, biały. Biały cień 318, to jest też Inglot. I pod linią brwi rozjaśniam sobie. I tutaj mam taki cień. Jest taki brązowy z takimi drobinkami. To jest 423 też Inglot. A. Jak wam idzie? Jak ci idzie? Jak mi idzie? Dobrze, im idzie. Tylko... I rysuję sobie na linii rzęs też taką linię. I ten biały cień, który miałam tutaj, biorę sobie na pędzelek i odrobinę nakładam tutaj pod linię oka. Tutaj mam taki fajny róż odkręcany. To jest Edyty i nie wiem za bardzo, gdzie ona go kupiła. Ale on ma tak taki refleks różowego, taki... Stop shop. No i nakładam go sobie tutaj, wyżej. Tu. I tym jasnym cieniem Catrice robię sobie po czubku nosa, taką linię tutaj, żeby troszeczkę rozświetlić. No i teraz sobie pomaluję rzęsy. Chcę sobie dokleić parę kępków, ale to zrobię szybko. I połączę te oba kolory, różowy z takim ciemniejszym trochę bordo, ale też nie takim intensywnym, nie takim ciemnym. I sobie to mieszam, oba kolory. No i okej, myślę, że ten kolor szminki pasuje do bluzki. I teraz pokażę Wam stylizację, w którą Edyta mnie ubrała. Cześć dziewczyny. Tutaj chciałam Wam zaprezentować stylizację do makijażu Anity. Tu jest taka bluzeczka luźniejsza z Zary, fajna właśnie, podkreśla usta Anity. Tu jest taka fajna spódniczka z HM-u, do tego też ma sandały z Zary. Także dziewczyny, piszcie co uważacie na temat stylizacji i make-upu Anity. Mam nadzieję, że Wam się to podoba i że będziecie nas oglądać. Pozdrawiam serdecznie.